Myślicie, że to jakiś żart? Że driftowanie BMW i seta na wstecznym to jest dobra zabawa? Że latanie 60-letnim klasykiem na prawie 200 metrów to jest fajna gra? Że driftowanie na szutrze diabelnie trudnym do opanowania samochodem jest fajne? Poważnie? Dajecie mi takie wyzwania, których chcecie, abym nie przeszedł? Dzięki! Takimi jesteście właśnie widzami. Bardzo dziękuję. Pierwsze wyzwanie. Od Koksu 765. Z tego kwadratowego Volvo zrób kozaka na offroad bez żadnego ospoilerowania. Nie wiem co z tego będzie, zaraz zobaczymy. Dobra, ulepszenia i zrobimy tak. Napęd na 4 kapci. Pyk. Na 4 kapci. I ma być koksu na offroad, więc trzeba mu pewnie zrobić od razu swapa, bo nie widzę tego. Okej, gotowy. 900 punktów, akurat jest w klasie S1, więc będzie można teoretycznie nim się pościgać. Co do spoilerowania, no to tutaj wow, możemy nawet coś tam zainstalować, ale okej, miało być bez ospoilerowania, więc spoko. Bez żadnego spoilerowania, jest tylko ten spoiler fabryczny i zobaczmy. No dobra, jest gotowy, dostosowany teoretycznie. To dopiero się okaże na jakimś wyścigu, bo tam najlepiej testować samochody, a myślę, że autorowi tego komentarza właśnie o to chodziło, aby go tam przetestować, tego kwadraciaka cholernego. Najpaskudniejsze Volvo, jedno z najpaskudniejszych Volvo. Volvo są paskudne, nie kupujcie Volvo. Zapewne nie usatysfakcjonuję was, jeśli będę jechał już trasą, którą znam. Będę jechał w takim razie wyścig przełajowy, którego totalnie nie znam. Wyścig pokazowy. Gdzie mój samochód? Bierzemy klasę S1, moją nową furę na offroad. Zobaczymy, jak się spisze. Jeśli będzie to dobry samochód, to ci podziękuję, że zrobiłem koksa i będę wymiatał nim na multiku, ale coś tego nie widzę. Coś mi w tym Volviaku nie pasuje. Coś za ciężko skręca, nie wiem o co chodzi. Ale chyba będę musiał cię zablokować na komentarzach, w czacie pod filmami, bo okazuje się, że podpadłeś mi. Zobaczymy. Okej, let's go! Czy mamy tutaj... Tu mamy sprint! Wow! Cholera, jak tym jeździć? Buja na wszystkie strony. Wow! To było dobre. Masakra! Rzuca nim strasznie, w ogóle nie ma przyczepności. Ciężko go opanować na wszystkich tych wybojach małych nawet. Mimo że zawieszenie offroadowe, opony offroadowe, wszystko offroadowe, a jednak... Kurde!
gazu. Kurde, tam już koniec jest. Co on taki dobry? Co? Tutaj jest bramka. Cholera. Tym się nie da jeździć po... Co? Nie chcę tego. Co mi się tu porobiło? Cofaj. Nie. Ten samochód nie nadaje się na obrót, okej? Okay? Ustalmy to raz na zawsze. Nie da rady, rzuca na wszystkie strony, ciężko go opanować, w ogóle, nie polecam. Cholera. Kolejne wyzwanie od Veso 1989. Weź super sportowe auto egzotyk pokroju Lambo z napędem na 4 kapcie i zrób z niego ekstremalną offroadowkę. I wygra nim wyścig terenowy, taki porządny, offroad, a nie shooterowy czy coś. Okej, okay. Mam kandydata do tego wyzwania. Będzie to Nissan GTR wersja wyścigowa. Proszę bardzo, Nissan Nismo, Motul, Autech, GTR. Bierzemy gnoja. Myślę, że ta wersja chyba nie ma napędu na 4 koła. Przeważnie te wyścigowe mają na tył robiony, ale właśnie mogłem spojrzeć, bo przecież tutaj wszystko jest pokazane. Jak nie ma na 4, to zrobimy na 4, bo to jest GTR, więc musi mieć na 4. I zrobimy go na offroad. Tak, to będzie najlepsze. Nie jakieś tam Lambo egzotyk, jakieś tam... To też jest egzotyk. Bardzo rzadko spotykany na ulicach samochód. Zależy w jakim mieście, ale okej. Okay. Powiedzmy, że w Polsce. Cyk. Nie będziemy tutaj, to jest nieważne, ulepszenia i zobaczymy na ile on ma tam napęd na kół. Zaraz zobaczymy. Standardowo tak jak myślałem ma na tył, zrobimy go oczywiście na 4 koła. Napęd, cyk. No i co? Samochód powinien być troszeczkę wyższy, troszeczkę lepiej powinien tłumić drgania, znaczy nierówności na drodze. Ale czy to się sprawdzi w wyścigu offroadowym? Podejrzewam, że jak będziemy jeździć przez jakąś rzeczkę, no to może być spory problem. A dzisiaj mam jeden taki fajny wyścig tutaj. No dobra, przetestujmy go. Zobaczymy, jak ten samochód sobie poradzi. Czy będzie lepszy od Volvo w klasie S1? To jest klasa S2, co prawda, ale czy będzie lepszy od Volvo na tym wyścigu i uda się pokonać przeciwnika? Okej, w poprzednim challenge'u... Koksu? Tam był Koksu chyba, nie? No to powiedział, że... Po prostu mam zrobić Volvo na offroad, ale tutaj mam wygrać wyścig tym samochodem. Więc wyobraźcie sobie teraz. Podejrzewam, że jak będę przejeżdżał przez wodę, to będzie makabra, ale słuchajcie, ja muszę to wygrać, nie są przelewki, to nie jest tak jak w przypadku Volvo, że o, jadę sobie, super, haha. Nie, 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 tu trzeba wygrać. Ciekawe, kiedy zacznie być ślisko. Pamiętajcie, że nie mam tu opon terenowych, mam zwykłe wyścigowe, szosowe. Dałem najszersze, jakie można było dać. W sumie mogłem trochę też spuścić powietrze z nich. Ale dobra, już olać to. Może damy radę. O matka. Jezus. Jakiś inny GTR to startuje. Damn. Dobrze, że mam teraz GTR-a na karku, a nie jakiegoś totalnego offroadowca. GTR kontra GTR, pojedynek. On też, jego też tutaj mocno hamuje, widzicie? Patrzcie, też ma problemy. Co za debil, no. On może wziąć każdy samochód, jaki jest w Forzie, a wziął GTR-a specjalnie, żeby się ze mną ścigać. Co za człowiek, co za driwatar, chciałem powiedzieć. Okej, okay. Jestem na prowadzeniu. Czyli co? Wygląda na to, że opony szosowe są lepsze na offroad niż opony offroadowe. Naprawdę, samochód jest bardziej stabilny. On może trochę gorzej jest z poślizgiem, bo się ślizga, ale jest bardziej stabilny na tych wybojach. Nie wiem, wydaje mi się, że jest lepiej.
Na razie jestem na pierwszej pozycji i uważam, że idzie mi świetnie. Kawałek asfaltu to na pewno pomaga. Pyk. Teraz będzie moja ulubiona woda. Niski prześwit, to jest to. Tym samochodem ja bez problemu mógłbym odśnieżać drogi. A będę jechał po jakiejś plaży, w wodzie. Nie działają biegi. Uwaga. Mam wygrać wyścig, więc trzeba się postarać te ostatnie metry. Uwaga, uwaga. Świetnie! I tak się udało. Goniła mnie Tesla, za nią jakieś BMW. Udało się wygrać za pierwszym podejściem? Jestem w szoku. Ale zobaczcie, z kim ja się tu ścigałem. Pagani Huayra, Ultima GTR. Ja podejrzewam, że ta Ultima, jak jechała przy tym brzegu w tej wodzie, to nie był samochód. W tym momencie to była łódź podwodna. On jechał po dnie tej wody tam. Nie? Masakra, jeszcze samochód jest taki niski. Idźcie, z kim ja się tu ścigałem? Jakaś Tesla w klasie S2? Myślałeś, że te wyzwania były trudne? Okej, słuchaj tego. Crazy Boss V12. Lucek, może teraz przystosuj samochód wybrany na ślepo na offroad? Na strefę driftu na 3 gwiazdki muszę. No cholera! Dobra, losujemy. Jak nie będzie mnie stać na samochód, który wylosuję, to będę losował następny, okej? Losujemy. Ten. Co? Cholera. Poważnie. E46. Tego się nie spodziewałem. No dobra. Zaliczyć strefę driftu BM-ką. To nie będzie taka trudna sprawa, okej? Okay? Umówmy się. Ten samochód, on jak już wyjechał z bawarskiej fabryki, oni ustali, okej, ziomek, ty idziesz na prawo, ty idziesz na lewo. Ci co na prawo, to będą driftować. Ci co po lewej, będą jeździć normalnie, jak normalne BM-ki. I niestety ta BM-ka jest z tych po prawej. To jest driftowóz do driftowania. Bierzemy go. Nie uwierzycie, 33 tysiące kredytów. Jezu, udało się. Udało się kupić taki samochód, na którym jest stać. Niesamowite. No dobra, ale to nie wszystko. Trzeba go stunigować. Całe szczęście, że nie napisał tu, że muszę go stunigować na fulla. Nie wiecie, tam, bo się by nie dało tym jeździć, podejrzewam. Ale okej, okay. Można zrobić też tak. No dobra, ulepszamy go. Wow, mamy tu jakieś poszerzenie karoserii. Oh, damn! Tylko wiecie, to jest samochód offroadowy, ja nie wiem, czy mu dawać to polepszenie karoserii. Tak się zastanawiam, czy ta... Ale fajnie wygląda, naprawdę, bardzo ładnie, podoba mi się. Felgi takie fajne, no, to nawet mi się podoba. Ale okej, okay, kupimy ten body kit, tylko zrobimy go na offroad. I teraz myślę sobie tak, jeśli ja będę miał napęd na tył i będę chciał nim driftować na offroadzie, to podejrzewam, że to nie będzie miłe, naprawdę. Skrzynia biegów. O, tu trzeba inne ustawienie dać, bo już mu biegów 386 km na godzinę teoretycznie może lecieć. No ciekawe. To będzie dobry samochód na offroad, coś tak czuję. Klasa S2, ja myślę, że zrobię sobie go w klasie S1 na offroad. Ale spokojnie, to jeszcze nie wszystko. Teraz musimy zaliczyć strefę driftu na 3 gwiazdki. Zajebiście auto brzmi z silnikiem V8 6-litrowym, naprawdę. Nie wiem, jakoś fajnie się to komponuje z tą BM-ką, ale brzmi megaśnie. Można nawet powiedzieć, że bardzo podobnie jak Mercedes AMG. Bardzo, bardzo fajnie, naprawdę. I zobaczcie, jak pięknie pokonuje te offroady. To jest samochód stworzony do offroadu, mówię wam. Piękna sprawa. Dobrze, i tu mamy strefę driftu offroadową. I zobaczymy, jak ten samochód sobie poradzi, więc tak. Ile musimy tu... Sorry, już gruźlica. Ile musimy tu punktów zebrać? Musimy tu mieć 35 tysięcy punktów BM-ką. To ja powiem wam, ja za pierwszym przejazdem tyle chyba romnę, naprawdę. Trzymajcie się, bo to będzie jazda bez trzymanki, ok?
Ach, przesterowałem. Łoziwa, już tak fajnie szło. Cyk, załatwiony. Kuźwa, mówiłem, co BMW to BMW. Wiecie, ile ja razy próbowałem przejechać ten odcinek na 35 tysięcy punktów i jechałem samochodem typowo offroadowym, jakimś tam Arielem Nomadem, jakimś tam, nie wiem, innym offroadowcem i nie dało rady, po prostu nie dało rady. Wziąłem BM-kę za pierwszym razem. Kuźwa, mówię wam, od tego są BM-ki. BM-ki są od driftowania, no. Bierzcie, jak macie coś driftowego zrobić, to bierz BMW. Ostatnio jechałem sobie BMW Z4 GT3, też cały czas driftuje. Nieważne, czy tam zrobisz tapet na 4 koła, czy na tył, czy nawet na przód, i tak będzie driftować, bo to jest BMW. Trzeba utworzyć jakiś skrót BMW, jakiś do driftu. Proszę bardzo. BMW zaliczone, bez najmniejszych problemów. Następne wyzwanie od Kiwi the Trump. Bardzo fajny nick. Zrób dragstera z Hondy Civic. Cholera jasna. Jeśli chodzi o te dragowe sprawy, to przypomina mi się trochę Need for Speed Pro Shit. Wiecie, co tam było? Tam były właśnie te samochody dragowe. Tylko tak, po co my mamy tutaj robić dragstera, skoro tu nie ma wyścigów dragowych? Ale posłuchajcie tego. Tam były właśnie te wyścigi dragowe w tym Pro Shicie i te samochody z przodu miały właśnie takie koła z wielkimi gumami, a z tyłu były takie mniejsze kółka, znaczy, no wiecie, o co chodzi, nie? I dlatego tu musimy zrobić tą Hondę z takim hardkorowym. Musimy zrobić z przodu takie hardkorowo wielkie koło. Ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czemu mi się najpierw pokazuje... Aha, nie, dobrze. Wszystko się dobrze pokazuje. Tylko ja widzę, że tu Hondy to są... Najnowsza Honda to jest ta, 2000 GTR... 2000... S2000, Boże. Tu mamy Hondę Civic Type R, napęd na przód. Ale mi bardziej pasuje ta Honda na drift. Ja ją częściej widzę na jakichś imprezach, zlotach, widzę, co się ściga i wymiata, więc... A, dobra, wiecie co? Wybierzemy jakieś fajne malowanie. Pyk. Zrobimy z tego koksa, obiecuję. I pojedziemy tym na lotnisko i zrobimy takie 1x4, że wam szczęki opadną. Wow, tutaj możemy... Sporo opcji zainstalować, zderzaków, nie zderzaków. Co prawda nie ma tu bodykitu, ale wow, zobaczcie na to. Można spoiler jakiś. O, taki na przykład. Z tyłu zderzak. Pyk, ładnie, ładnie. Progi. Śmieszne by było, jakby był tu jakiś ten, jakieś rajdowe ulepszenie takie. I teraz tak, najważniejsza część. Czyli z przodu nie da się już mniejszej felgi dać. Dlatego z tyłu, żeby był taki kontrast, żeby nam się wydawało, że z przodu jest taka, wiecie, ta felga, że ta opona jest taka większa, no to damy z tyłu większą felgę i teraz wygląda, że to jest taki dragster jakby. Okej, jedziemy dalej. Teraz mamy bardzo długie biegi. Na jedynce 120 km na godzinę. Na jedynce. Okej, w Hondzie Civic. To sobie wyobraźcie, co to za potwór. Jedziemy na lotnisko. Jesteśmy na płycie lotniska. To jest mój dragster. Moja Honda. Honda Civic Dragster. Dragster Edition. Jedyna taka Honda w Forzie. Nikt takiej nie ma. Zobaczcie na to. Cholera, ktoś jechał z takim samym malowaniem. Ja pierdzielę. Poważnie? I też i taką samą... No cholera! Dobra, słuchajcie, czas start. Pyk, tak się jeździ w Forzie. Honda Civic Dragster Edition. Ja myślę, że jak zagadam tam do twórców Forzy Horizon, to oni spokojnie taki samochód wprowadzą do Forzy. To będzie wersja Horizon Edition. Gwarantuję wam to. Patrzcie na to. Jak to zapieprza elegancko. Jest naprawdę smitaśnie. Cyk. Wow. O cholera. Zapomniałem tutaj docisk zwiększyć. Teraz leciałem pół kilometra. Wow.
Okej, w następnym odcinku zrobimy z tego samochodu rajdówkę z napędem naprzód. Gwarantuję wam, że będzie dobra zabawa. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Oczywiście, jeśli macie jakieś kolejne challenge do zabawy, żebym sobie jakieś tutaj zrobił, to też piszcie w komentarzach i wybiorę z nich kolejne na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie, pa pa.